Nie tylko kolacja wigilijna pełna jest symboliki i wierzeń. Pod obrusem zasłanym na wigilijnym stole gospodynie skrywają siano mające przypominać o tym, że Chrystus urodził się w stajence. Po wieczerzy panny i kawalerowie zazwyczaj sięgali po źdźbło. Zielone oznaczało za mąż pójście lub ożenek. Pozostali biesiadnicy proste, długie i zielone źdźbło traktowali jako zapowiedź powodzenia, zdrowia i przychylności losu. W domach dawniej za najważniejsze w domu belkę, tak zwany stragarz, zatykano gałązkę świerku lub jodły zwaną podłaźniczką. Dzisiaj w domach stoją choinki. Zielone drzewka zdobimy łańcuchami, których symbolika jest w wierzeniach dwojaka. Przypominają biblijnego węża kusiciela lub, jak kto woli, rodzinne więzy. Na szczycie choinki winna znajdować się gwiazda. Pamiątka tej betlejemskiej. Światełka na drzewku, według ludowych wierzeń, miały ogrzewać odwiedzające nas w wigilijną noc dusze. To dla nich w wielu domach pozostawiano na stołach lub ławach resztki wigilijnej kolacji, a w domach podlaskich wokół jadła rozsypywano popiół. Po pozostawionym na nich śladach domownicy mieli rozpoznawać, kto odwiedził ich w tę wyjątkową noc. Na Mazowszu dla odmiany resztki kolacji i opłatka dawano zwierzętom, wierząc, że dzięki temu przemówią ludzkim głosem. Według wierzeń Słowian tak właśnie zmarli mieli komunikować się z żyjącymi. Zakazane było niegdyś siadanie na wolnym miejscu przy stole, by nie odstraszyć goszczącej w domu duszy, a na stole przed wigilijną kolacją winny stać wszystkie potrawy, by nikt od wieczerzy nie musiał wstawać. Wróżyło to bowiem rychłe zejście z tego świata. Wierzeń i przesądów oraz obyczajów są setki i nie sposób o wszystkich wspomnieć. To bogactwo kulturowe niesie za sobą tajemniczość, ale też pozwala dostrzec rodzinne ciepło. I choć najważniejszym z chrześcijańskich świąt jest Wielkanoc, to właśnie z Bożym Narodzeniem wiążą się same najpiękniejsze wspomnienia.